Czas na podsumowanie programu Trener Senioralny, organizowany przez Wrocławski Szkolny Związek Sportowy. Seniorzy mogli bezpłatnie korzystać z fachowych porad i opieki trenera, a także w grupie na powietrzu uprawiać sport. Podsumowanie programu odbyło się w Sky Tower, gdzie około 60 seniorów mogło rywalizować ze sobą w kręgielni, w zawodach, czy po prostu spędzić miło czas. A to był naprawdę bardzo dobrze przepracowany czas, mówi Bogusław Zawisza z Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Przez 5 miesięcy w 5 punktach Wrocławia na terenach zielonych były prowadzone zajęcia przez 5 trenerów senioralnych. Także mamy nadzieję, że program w przyszłym roku również już wejdzie na stałe do naszego kalendarza. Szkolny Związek Sportowy pokazał, że świetnie aktywizuje nie tylko tych najmłodszych. Trenerzy senioralni także stanęli na wysokości zadania. Duży ukłon w kierunku naszych trenerów senioralnych, bo faktycznie ich zaangażowanie, ich praca, no bo oni pracowali i pracują w różnych godzinach, zwłaszcza nawet mamy takie grupy trenerów seniorów, którzy swoje zajęcia chcą mieć prowadzone od godziny 7 rano, także również i w takich godzinach są prowadzone zajęcia. A teraz seniorzy mają zimowy odpoczynek, ale krótki. Prowadziliśmy wstępne rozmowy i najprawdopodobniej w przyszłym roku od marca program ruszy i będzie on działał do końca przyszłego roku. A plany są, żeby zajęcia prowadziło 10 trenerów. Takie zajęcia prowadziła m.in. Roxana Pondel. Moje zajęcia są głównie rano, się odbywają. Mam naprawdę dużo seniorów. Seniorzy są chętni, aktywnie biorą udział, słuchają to, co im mam do przekazania. Pani Roxana opiekowała się seniorami z Sępolna i Biskupina. Są to osoby chętne. Czasami mają jeszcze inne obowiązki, więc ich nie ma, ale naprawdę się wymieniają i są, więc nawet kiedy jest zimno, kiedy no jest mokro, no jest nawet rosa, to naprawdę są chętni, także bardzo się z tego cieszę. A na Pawłowicach i Psim Polu zajęcia prowadziła trenerka Karolina Skalska. Naszym celem jest zaktywizowanie seniorów do działania. Sami ludzie, z którymi pracuję, mówią, że jest im łatwiej zmobilizować się, jeżeli mają tą grupę. Seniorzy, tak jak prawdziwi sportowcy, chcą czasami konkretnych zajęć. Z osobami, które pracuję, cały czas rozmawiam, co by chciały, co lubią, czego nie lubią, także też próbuję osobiście podpasować te zajęcia pod nich. No i zapytaliśmy samych seniorów, jak wrażenia, pani Mario? Wierzymy w to, że nasi trenerzy będą zabiegać o to, aby jak najbardziej nam, jak tak powiem, służyli dobrym treningiem, bo tu chodzi o nasze zdrowie. A pani Krystyna tak oceniła program. Na pewno strzał w dziesiątkę albo i więcej, bardzo potrzebne, taka gra zespołowa. I dla ducha, i dla ciała, że tak powiem, dobrze nam robi. W zajęciach uczestniczyli także panowie, między innymi pan Czesław. Przy okazji można spotkać ciekawych ludzi, porozmawiać. No także jest wszechmiar, inicjatywa super. Szczegóły dotyczące kolejnych zajęć i programów na Facebooku Wrocławski Trener Senioralny.